Siemano, ja jestem Wander, a to jest kolejny odcinek z Gotika Dwójeczki Noc Kruka. I tak, uzupełniamy sobie spokojnie HP i lecimy do... Jezus Mary, czy to jest możliwe? Znowu zapomniałem imienia tego debila. Idziemy do Erla albo Eorla. Będę mówił jak zawsze. Nie wiem, co ja mam z tym gościem. Jego imię przecież nie jest jakieś trudne do zapamiętania, ale... What the fuck? Co chwilę zapominam. No nie, to jest jakaś klątwa, mówię wam. Ale dobra, tam w oddali widzę dwa wilki. Pod drzewkiem, jak wy nie widzicie. Zresztą nie wiem, jak mi się to zrenderuje, bo tu jest dosyć ciemno, a chyba nie mam pochodni. Ale dobra, come on. Dwa wilki to chyba nic takiego groźnego. Znaczy, wiecie, pozornie. Pozornie niegroźnego, jak to będzie, zaraz się przekonamy. W ogóle jest dość sporszko. Przyrobię się teraz, wiecie, skupić na jednym. Come on. Dobra. Przy okazji z drugim zaraz życie. O, ale za karę poszedł ta hita. Logika. Zrzeż dużo życia bez jemu, schodzisz na hita. Dobra. HP, wezmę sobie miksurkę i lecimy. Dobra, to w ogóle mam piękne jeziorko na lewo. Tam na środku jest skarb. Taki spoiler, tu właśnie... Oj kurde, topielce. Do topielców się póki co nie zbliżam. Do trzech topielców, na tym bardziej. Co ja mówiłem, tutaj na środku jeziorka jest skarb, kolejne dwa wilki. Co do tego skarbu, tam raczej nie jest nic takiego, wiecie, wartościowego. O, ale krytyk. O, ale drugi krytyk. Nic takiego mocno wartościowego. Ale też pewnego razu przydałoby się tam trochę skoczyć. Póki co nie teraz. Po pierwsze, że jest noc, niezbyt widzę co niektórych to potworów, a po drugie chcę załatwić coś innego. Nie wiem, póki naprawdę. Albo tu nie ma żadnych roślinek, albo po prostu ich nie widzę. No dobra. Jesteśmy już blisko, to mamy tylko goblin 2. 3! O kurde, tamto się skampił. No dobra, to raczej większa różnica nie jest. I jakby go tak teraz na hita zdjąć, nie ma. Kurde. Jak chcesz hitę na wilka, to wejdzie. A jak na goblina, to już nie. Wolałbym, żeby mi z goblin schodził na jeden hit, bo naprawdę sposób walki z nim jest tak wkurzający. Powtarzam to odcinek. Wiecie, takie życie. Niczego tu nie znajdę. Dobra. I to jest ta chatka Erla czy Temeorla. Teraz naprawdę, od tego odcinka postaram się zapamiętać, jaką ma na imię albo nazwisko. Serio, tam w ogóle są jacyś najemnicy. Erol! No tak, Erol! Kuźde. To twoja chata? Tak, o co chodzi? Nie masz żadnych kłopotów z najemnikami? Nie czepiają się mnie, a ja nie mieszam się do ich spraw. Są dobrymi klientami i za niewielką opłatą pilnują mojej chaty, gdy mnie tu nie ma. Okej. Pokaż mi, jak walcz... Dobrze, patrz uważnie. To prosta, lecz użyteczna sztuczka. Kiedy uderzasz, używaj siły całego ciała, nie tylko ramion. Kiedy wyciągasz ramię, obróć biodro. Jeśli trochę poćwiczysz, zauważysz różnicę. O proszę, dostaliśmy punkty za nic praktycznie. Pokaż mi jak... Jeśli chcesz podszkolić... I... tu się podszkolimy. No tak, już powinien umieć nosić nową broń. Nie mam żadnych punktów, ale powinien wystarczyć. Ta jest! Dobry miecz. Różnica w damage i długości jest. No więc dobra, od tego momentu będzie nosić nową broń. Na pewno na przykład poprzedniej. Do innych jeszcze mi trochę brakuje. I też podwyższa mi umiejętność ten, broń jednoręczna. No fajnie. Ale skończmy jeszcze z nim gadać. Czyli co ma... Pokaż mi swoje towary. Niestety, asortyment moich towarów nie jest zbyt duży. Bałem się, że nic, ale... No kurde, 120 damage, przydałbym się takie coś. I czemu to było takie drogie? A, premium do maksymalnych punktów życia. No to jest dobra, za 1500... To bym się wahał. Dobra, zapis i pójdziemy pogadać z tym najemnikami, co tutaj za chatką. Co my tu mamy?
Czy ja cię nie znam? Spoko. A kto pyta? Jestem Buster, jeden z najemników Lee. I lepiej zachowuj się grzeczniej, bo inaczej zbierzesz cięgi. Dobra. Przyjemniaczek, pobiłbym go z chęcią. Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Zdarzyło mi się zabić bestię czy dwie. Pewnie udało ci się rozsmarować parę żuków na polu i przegonić z nor kilka szczurów. Mamy tu do czynienia z orkami. No i jeszcze z tymi szumowinami, strażnikami miejskimi. To ja! No i? Więc? Jak gdybyś wiedział, o czym mówię. Wydaje ci się, że jesteś nadludzko silny, co? Chciałbyś się przekonać? Może pora, żeby ktoś dał ci lekcję? Come on. Czemu by nie? Oby tylko nie było zajebiście silny. W każdej chwili. Jakby co zapisałem. No i sprawdźmy się. Boom. Dobra, jakoś częstotliwość załapię. Ha, czyli jeden strzał, jedna broń, okej. Okay. Niech ma. Nawalamy rób na panowie. No i szponim. Poszedł. Jakimś takim wymagającym przeciwnikiem to nie był. No dobra, jak to co ma, to już mi się raczej nie przyda. No przydałby mu się, ale mi się przyda bardziej. Wziąłbym jeszcze broń. O. No wstawaj, ziomek. No przepraszam, sam chciałeś, ziomek. Wstał, ziomek, miło. Dobrze, już dobrze, jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? Może będę mógł dać ci wskazówkę, czy dwie. Aha, czy ja mam możliwość broni ręcznej? Nice. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o najemnikach i okolicznych terenach. Niewiele mogę ci powiedzieć o tej okolicy. Lepiej popytaj wieśniaków. A jeśli chodzi o nas, najemników, mamy bardzo prostą zasadę. Jeżeli potrafisz dotrzymać pola, jesteś z nami. Wydaje mi się, że nadajesz się na jednego z nas. Nie myśl se jednak, że w naszej ostatniej walce brakło ci szczęścia. Na farmie jest mnóstwo chłopaków, którzy są lepsi ode mnie. Na przykład Sentenca pilnuje wejścia na farmę. Nie zaczynaj z nim walki. Dobra, dobra. A co z tym Sentenzą? Kiedy przyjdziesz na farmę, będzie chciał wyciągnąć od ciebie trochę złota. Robi tak ze wszystkimi nowymi. Na twoim miejscu bym zapłacił. Ja tak zrobiłem, a potem on na mnie głosował. Powiedział, że przysługa za przysługę. Straciłem całe moje złoto, ale nie było tego za wiele. A ostatecznie byłem z tego zadowolony. Widziałem kiedyś, jak pobił kolesia, który postanowił mu nie płacić. Dzięki za wskazówkę. W rzeczy samej. Ma dla ciebie jakąś wartość? Nie. Nie. Tak właśnie myślałem. Dobra, ten gość jest niby taki twardziel, a sra jak zobaczy, kurde, jakiegoś konika polnego. Kurde, miło. Nora. No to co, idziemy dalej. To mamy jedną polną bestię. Jedną polną bestię dałoby się jakoś załatwić. Czemu by nie tak po drodze? I jak ją zabiję, pójdę do gospodarstwa Onara. Wykonać tam kilka misji, td. Spotkać się z Lee, td. Też pogadać trochę sobie z Onarem. I niedługo pójdziemy też do wieży bandytów. Ktoś wie, umiesz, pamiętam, debil. O, ale mu wyjechał z Chicken Risa! Nic tu nie ma. Dobra. Lecimy sobie dalej. Taką małą, słodziutką drużeczką. Nie no, miło tutaj. To szkoda, że cały czas jest noc. Tu w ogóle ktoś stoi. Chyba jest Greg. Tak, to jest Greg. Ten pirat cały od siebie boleści. My tu mamy grzybki. So nice.
To w ogóle tutaj chciałem coś znaleźć, czego niestety nie ma. Nie wiem, to może było w drugim miejscu. W tych rzekach. No szkurde. Tu może. Nie. Tu powinno leżeć pałasz bandytów. Ale chyba miejsce pomyliłem. Znaczy to powinno być gdzieś tutaj, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Jest noc i nie widzę. Pfu. Dobra, to już potem. Gregę się ma. Wszystko w porządku? Nie do końca. Najemnicy nie okazali się szczególnie pomocni. Myślałem, że mają w sobie trochę ikry. Ale wychodzi na to, że to zgraja zadufanych w sobie pyszałów. A co oni są rybą? Rozumiem, że szukasz niejakiego Dextera. Cholera wie. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Chodzi mu o Dextera. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Naprawdę? Skipnem zaczynam. Gadaj. Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandytów. Ha, ha, tak. To on. Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Stary szczur lądowy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich nor i dziur na tym terenie. Znajdę te świnie. Nie potrzebuję już twojej pomocy. Czego chciał? Przecież wiesz, szukam tego faceta w czerwonej zbroi. Ale ci idioci też nic nie wiedzą. Aha. Dobra, właściwie tą dróżką na lewo teraz będzie ta baza bandytów. My do niej pójdziemy sobie innym razem. Nie ta mapa. Nie ta mapa. Powinna być mapa skipa. O, tutaj jest. No. Przed nami. Dokładnie, najpierw pójdziemy sobie na farmę. Obczajmy co, jak, gdzie, kiedy. Nie wiem, to może w tych krzakach. Nie no, bullshit. Dobra, nieważne. Szukam innym razem. I tu w ogóle jest ten cały syntenza. Ja zapiszę, żeby przypadkiem nie stracić save'a. I lecimy gadać. Ja mu nic płacić nie zamierzam, raz mówię. A ty gdzie się wybierasz? A co cię to... Wyjaśnię ci to Aha, tak o. Dobra, zobaczymy, czy jest cały, czy mocny. No, boom. Boom. Dawaj, mięczaku. Co potrafisz? Nic potrafisz. Gówno potrafisz. To będzie dla niego. A może nie. Dobra, nieważne. To my go sobie ominiemy, bo... Nie mam zamiaru z nim walczyć, a i mu płacić. Czyli po prostu zignorujemy gościa i go obejdziemy. No. A tak, o. Kółeckiem. Naokoło. Ale sobie tutaj miejscówkę zrobi. Ale ja jestem sprytniejszy. Motherfucka. Dobra, tu jest jakiś najemnik. Raul. Spójrzcie na niego. Czego chcesz? A ty co? Przyłączyłeś się do bandy żebraków? Na to wygląda. Powiedział gość w hiszpańskim imieniu. Powiem ci coś. Cokolwiek byś na siebie założył, nie ukryjesz swojego prawdziwego... Powiedział gość w hiszpańskim imieniu. Dla mnie jesteś tylko małym zaprzonem. Powiedział ktoś o hiszpańskim imieniu. W czym problem? Znam ja takich jak ty. Mocni powiedział ktoś w hiszpańskim imieniu. Gardzę ludźmi, którzy stroją się jak pawie i chwalą się swoimi. Powiedział ktoś w hiszpańskim imieniu. Nie dalej niż wczoraj musiałem zdzielić w pysk jednego z chłopaków, bo przechwalał się, że nawet z jedną ręką uwiązaną za plecami może powalić czarnego trolla. I co w tym dziwnego? Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Jak to, co w tym dziwnego? Czyś ty kiedyś widział czarnego trolla, Mondralo? Nie masz nawet pojęcia, jakie to wielkie i groźne bestie. Podejdziesz krok za blisko, a rozszarpią cię na strzępy.
challenge accepted. Trolla? Żaden problem. Sam się o to prosisz. Powinienem już dawno dać ci w mordę, ale... Sam się prosisz, świnio. Pomysł. Skoro taki wspaniały z ciebie wojownik, udowodnij to. A co ja będę z tego miał? Głupie pytanie. Honor i szczękę w jednym kawałku? Nie jest tego wiele, sam przyznasz. Ale riposta. Powiedzmy, że jeśli przyniesiesz mi skórę czarnego trolla, obsypię cię złotem. Co ty na to? Lepiej. Ten humor bez zmiennego wymiata. Oprócz tego wszystko w porządku? Przestań mleć ozorem. Idź i przynieś mi skórę tego czarnego trolla. Dobra, dobra. Idę do stodoły. Stodoła jest impreza! O, dzień dobry. O, dzień dobry. Hej, hej. Jestem Wander. Znaczy Bezzy. Co tam? Ludzie z miasta nie są tu mile widziani. Aha, spoko. Rozumiem iluzję. Lepiej? Najemnicy przybywają ze wszystkich stron? Większość z nich pochodzi z kolonii karnej. Inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. Założę się, że paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj przybyć. Zwabiło ich darmowe żarcie. Co to? No do maka przyjeżdżają, co? Dobra, kolejny farmer. Zamknij japę. Hodges. Witaj, jestem tu nowy. Czego chcesz? Nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale nie mam teraz ochoty na pogawędkę. Jestem zupełnie wykończony. Masz strasznie dużo pracy. Powiedz, jest taki zadowolony. Racja. Bennett wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. Co możesz mi powiedzieć o farmie? To jest farma Onara, a ten duży budynek to jego dom. Jedno skrzydło zajmują najemnicy. Odkąd się sprowadzili, my, farmerzy, musimy mieszkać w stodole. Ale mi to nie przeszkadza, to dobrze, że ktoś pilnuje farmy. Kuchnia znajduje się na tyłach kuźni. Przy odrobinie szczęścia może załapiesz się na coś do jedzenia. Może. A o co chodzi z tymi najemnikami? Onar wynajął ich, żeby obronić się przed strażą. Najemnicy chronią także farmę, trzodę i farmerów. Więc żeby ci nie przyszło do głowy coś ukraść. Oni tylko czekają na pretekst, żeby cię zbić. Mogę? Wybór jest dość ubogi. Większość mieczy i toporów trafia do Onara. Zawsze coś. Prawie wiem, jak jesteś ubogi, ja piwo to kupię. Dobra, słuchajcie, ja idę spać. Ja idę spać. I od ranka zaczynamy dzień prawdziwego farmera. Od rana do wieczora robota w polu, dojenie owiec, golenie krów itd., itd. Ja sobie spokojnie wychodzę i kochani, zaczynamy nowy piękny dzień w nowej pięknej wsi. No i do kolejnego odcinka. Siema.